Znajdujemy się na łomżyńskiej Starówce, gdzie jedna z restauracji przyszła kuchenne rewolucje z panią Magdą Gessler. Niegdyś pierogarnia Stary Młyn, a od niedawna malowane pierogi. Jakich zmian dokonano w restauracji? Tego dowiecie się w naszym materiale. Zauważalną zmianą jest na pewno wystrój lokalu. Jak ocenia Pan ten aspekt wizualny? Na pewno wystrój jest, jak widać na złączonym obrazku, jest kolorowo, jest energetycznie, czyli to, czego u nas wcześniej brakowało, tak? Więc jest ta ciepła energia, którą daje ten kolor i te właśnie wzory, które są nawiązaniem do stylu kurpiowskiego i do stylu mazowieckiego. Co dokładnie zmieniło się w karcie? W karcie dużo się nie zmieniło, aczkolwiek dużo doszło, tak? Bo zostaliśmy dalej pierogarnią, więc robimy to, co potrafimy najlepiej. Doszło nam kilka rodzajów pierożków, doszło nam kilka rodzajów naleśników. Też pojawił się barszczyk z kołdunami lwowskimi robionymi z farszem z baraniny. Doszły dosyć nietypowe pierożki z krewetką, doszły pierożki też z baraniną, z kaszanką, z białą surową kiełbaską, więc jakby rzeczy, które my dobrze robimy, teraz mamy jakby nowe spojrzenie na to. Jak kuchenne rewolucje wpłynęły na Pana jako właściciela restauracji, ale też na resztę załogi? Jak kuchenne rewolucje wpłynęły na mnie i na załogę? Powiem tak, jest to duże wyzwanie, jest to duża zmiana. Ja osobiście czuję, jakbym otwierał totalnie nowy lokal. Jest bardzo dużo pracy, tak samo jeżeli chodzi o kuchnię. Mimo że dalej robimy pierożki, ale przyswojenie dla dziewczyn nowych przepisów też jest wyzwaniem, więc jakby u nich też jest bardzo dużo pracy, tak? Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej restauracji, naszego nowego lokalu po zmianie na malowane pierogi, bo w tej chwili właśnie robimy też nie tylko zwykłe, tak jak kiedyś, ale robimy też i kolorowe. Zapraszamy na nowe smaki, ale też i na Wasze ulubione smaki, które do tej pory chętnie u nas kupowaliście.